Dziś wspólnie wykonamy oto taką osikową choinkę w kolorze naturalnym. Każdy z Was otrzymał zestaw z osikowej doliny. Zestaw zawiera instrukcję, model, kartonowy model choinki, drewniany patyczek, podstawkę, no i papierowe torebki, kolejno ponumerowane. Raz, dwa, trzy i cztery. Dodatkowo musicie sobie przygotować pędzelek, klej magic, czyli klej magiczny, który po zaschnięciu stanie się bezbarwny. Dodatkowo, jeżeli macie taką ochotę, no to brokat. Pytamy za torebeczkę numer 1 i otwieramy. I w torebce numer 1 znajdują się drewniane osikowe płatki, zestaw czterech naklejek, który za chwilę nam posłuży. Skupiamy się na naszym kartonowym modelu choinki, czyli na naszym stożku. W czasie, kiedy zawinąłem taki kształt piramidy, rozwijam, chwytam za pędzelek. Ja chciałem, żebyście zwrócili jeszcze uwagę na kształt tego płatka, ponieważ nasz płatek ma, tak jak moneta, dwie strony. Stronę wklęsłą i stronę wypukłą. Stronę wklęsłą możemy porównać do łyżeczki, za pomocą której nabieramy jedzenie, które nam się właśnie tu osadza. Z drugiej strony mamy tą stronę wypukłą, czyli tą wybrzuszoną. Ewentualnie możemy powiedzieć, że ten płatek przypomina też swoim kształtem łódeczkę w czasie, kiedy położymy go stroną wypukłą na stoliczku. Widzicie? W taki sposób się buja. A gdy położę płatek odwrotnie, to będzie on przypominał kształt tunelu. My będziemy przyklejać nasze płatki stroną szerszą, czyli tą.
odkładam moją choineczkę na bok. No i mogę chwycić za torebkę numer 2. No i przechodzę do klejenia moich mniejszych płatków. A więc teraz przechodzimy do ozdabiania choinki. Przechodzimy do otwarcia torebeczki numer 3. A ja chwytam za torebeczkę numer 4 i otwieram ją. Proszę bardzo, spójrzcie, jak pięknie prezentuje się moja choinka, a jak pięknie się mieni
chciałem wam złożyć życzenia bożonarodzeniowe, żebyście mieli dużo ciepła, zdrowia, no i odpoczynku w przeciągu tych świąt bożonarodzeniowych. Więc trzymajcie się ciepło, życzę wam miłego dnia i trzymajcie się, pa!